miasta. Witam gospodarza naszego, panie Mędę. Cóż, minęło 15 lat. Z tej okazji właśnie jest ta wystawa. Ja tutaj bym chciał jako gospodarzowi oddać głos właśnie najpierw na początek pani Marcie, a potem chwilę pogadam jeszcze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym powitać jest niezwykła partia. Partia, która łączy, partia, która rozwija i partia, która trwa aż do końca w naszym kraju. Ja też jestem z Wami, bo też kocham motocykle, motocyklistów i to, co jest niezwykłe, ta partia jest do końca życia. Proszę Państwa, 15 lat istnienia Klubu Miłośników Motocykli Żółw w Zamrowie. Na ręce pana prezesa Andrzeja Mazowskiego i wszystkich członków składam podziękowanie. Podziękowanie za 15 lat istnienia. Podziękowanie za to, że dzięki Wam możemy, my mieszkańcy Zamrowa, przeżywać niezwykłe estetyczne emocje i okazję do spędzenia czasu niezwykle rozrywkowego. Życzę Panu i Państwu dalszych sukcesów, niezwykłych sił twórczych, owocujących interesującymi imprezami, przyciągającymi rzecz zarówno młodych widzów, jak i wszystkich mieszkańców Zamrowa i gości. Od początku swego istnienia klub uświetnia wiele imprez, organizowanych i przez Miejski Ośrodek Kultury, jak również przez miasto Zamrów. Państwo, jako Klub Miłośników Motocykli Żółw, godnie reprezentujecie miasto Zamrów. Panu, jak i wszystkim członkom klubu życzę wielu sukcesów, satysfakcji z dalszej wspólnej pracy, spełnienia marzeń i kolejnych udanych jubileuszy, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Wszystkiego dobrego! Bardzo za te słowa i cóż, tak jak pani Marta powiedziała, się wyłączył głos, tak jak pani Marta powiedziała, minęło 15 lat, uświetniliśmy wiele imprez w Zamrowie, no i nie tylko w Zamrowie, działamy na terenie całej Polski, działamy również za granicą, od 4 lat mamy oddział naszego klubu w Belgii. Tam od nas członkowie klubu też działają, organizują imprezy i godnie reprezentują klub zamrowski. Także serdecznie zapraszamy. Tutaj pani Marta ma dzisiaj takie gospodarcze podejście. Także proszę panią Martę o otwarcie fizyczne wystawy. Dziękuję. 15. Wystawa